mam gości i mamy frytki i jest super. I ktoś do mnie przyjechał. I majonezik. I frytaszka. Drugie frytaszki. I Tomek ma sosik andaluzijski. Pyszne. Polecam. Belgijskie. Polecam serdecznie. Tomasz Skupny. Dobra. Dzisiaj mam kucharzy. Dzisiaj to nie ja gotuję. Wszystko wraca do normy. Dzisiaj to ja gotuję, a ja nie pomagam. Nie, dzisiaj Monia gotuje. To ruszamy, jest 14.20, czyli rano. Skoro świt. Jedziemy nad morze. Do Knokke, a potem odwiedzimy Ostendę. Jak się uda, to może Newport. Tomek włączył to jakiś eco-driving mod. Teraz się nie da, jak człowiek normalnie przycisnąć gazu. Tio, nie mam zielonego pojęcia, jak działa ten tempomat, nie? To jest nieustawialne. Jesteśmy w Knokke, tam jest różowa fontanna, nie wiem czy widać, że jest różowa, a my jemy donaty. Rzucają. Jedzenie. Z tym ostatnim różowym. Zaraz go zjemy. A teraz w ogóle zbliżamy się w stronę morza. Dawno nie widziałam morza, brakuje mi morza. Jak się panom podoba Knokke? Jest super. Pyszne różowe. Mógłbym tu zamieszkać. To nawet spoko. Ale to jest chyba przebieralnia, a nie toaleta. Nie, toaleta. To jest tylko only urinary. Tak jest napisane? Only urinary? Tylko ludzie z urinari mogą. Jestem na plaży! Pierwszy raz od 2 miesięcy, to jest piasek i sobie idę po piasku, ale super, a tam przede mną jest morze. Morze jest za mną, ale fajnie, nie? Polski typowy turysta nad morzem. Mam muszelki! Szumi! Powoli zaczyna nam trochę przypływać wody, więc zaraz będziemy musieli uciekać z tych kabelczków, ale na razie jest super! Jest tak dużo wody i szumi! Ekstra! Brakowało mi tego. Zaczyna nas zalewać! A nie, no bo ten, fale i w ogóle zaraz utkniemy. Przyjechaliśmy do Ostendy. Przyjechaliśmy do Ostendy i weszliśmy na Fort Napoleon, jesteśmy na dachu. Udało nam się go znaleźć, chociaż na początku myśleliśmy, że jest tylko taras. Nie weszliśmy do muzeum, bo zaraz zamykają, ale jest tutaj całkiem fajny widoczek na morze. Jadłeś kiedyś ślimaki? Ty robisz jakieś... Właśnie zrobiłam zbliżenie nosem na twojego ślimaczka na widelczyku, bo to są chyba ślimaczki, mamy nie ostre i ostre, więc Tomek, możesz posmakować i powiedzieć, czy są smaczne. Spoko. Okej, okay. Mati, widzę, że też się skusiłeś jednak na ślimaczka. Czekamy na frytki, a Mati po drugiej stronie stołu rozmawia o harcerstwie. Najważniejsze harcerskie sprawy, całą prawdę, całą dobę. Nawet w Ostendę, także... no cóż, harcerzem się po prostu jest. Całym życiem. Pełnić służbę harcerzom. Bo
I zwiedzać. I zjedliśmy te ślimaki i były dobre. No a teraz czekamy na typowe belgijskie frytki z hamburgerami i chicken fingers. Chicken fingers. Była to Kasia Piłatowicz. Pozdrawiamy cię, Kasia. Dobra. Mateusz wziął jakiś sos majonezowy czymś i próbujemy zastanowić się, z czym jest ten majonez. Znaczy nie próbujemy się zastanowić, tylko się zastanawiamy. No, ale zgadnąć. Ciągle jeszcze nie wiemy, z czym on jest. A trudno nam jest przetłumaczyć nazwę tego majonezu. Tak naprawdę to wszyscy podjadają po prostu mój sos i tyle. Znaczy wygląda ładnie, więc idziemy. Czyli Monia szlakiem pociągów, część dalsza. Tym razem towarzyszy mi Okieł i Tomek. Zobaczymy, jak będzie w środku. Coraz bliżej stacja. Ktoś tam w oddali pogiął duże kartony, tak przynajmniej twierdzi Mat, i idziemy to zobaczyć. Bez kitu, pogięte i wyrzucone. Te czerwone tam z tyłu. Jesteśmy coraz bliżej i te kartony pogięte wydają się coraz większe. Mam nadzieję, że będzie jakiś opis. Jakby ktoś nie wiedział, to tam jest piasek. Dopiero teraz zaczęłam nagrywać. Możesz zrealizować pomysł. Bo Tomek nam uciekł. Tłumaczył napis piasek, na który jest na plaży. Bo jak się spojrzy tam, to chyba tym się klika? No, możesz spróbować. Nie, to chyba zrobiło zdjęcie. Da się tak obrócić w trakcie filmu? A jakbym przesunęła? Myślę, że da się tak. Dobra. Tam z tyłu, bo teraz zasłaniamy głową. Gdzie jest mój? O, tam! Tu, o, tam. Jest napis sand. Idziemy zobaczyć jeszcze trochę więcej morza, bo ciągle nam mało, przynajmniej mi ciągle mało. A no cóż, chłopaki przyjechali z Gdańska i no trzeba było pojechać nad morze, prawda? No bo jak to nie pojechać nad morze? I zastanawiamy się, co w Brukseli warto odwiedzić. Mati chce iść do Café Belga. Ja nie chcę, ja to muszę. On musi iść do Café Belga. No i to jest nasz główny punkt wycieczki, a co potem zobaczymy, no bo Bruksela oczywiście słynie tylko i wyłącznie z Café Belgi, więc no, trzeba ją zobaczyć. Nowy dzień, nowa pogoda, jedziemy do Brukseli. Jest Bruksela i nie pada. A Tomek mówił, że będzie padać. Ten Tomek. Chodziłeś? Właśnie zaparkowaliśmy i wyszliśmy w jakimś miejscu, jeszcze nie do końca, nie wiemy gdzie, zaraz zerkniemy na mapę. No i rozpoczynamy zwiedzanie Brukseli na nogach. Wchodzimy po schodach. Tomek, powiedz, jak się czujesz po schodach? Super. Tak średnio trochę widać, ale wiecie, chcieliśmy za pomocą mapy dojść do jakiegoś konkretnego, kolejnego miejsca. I trochę nam zacenzurowało, bo pokazuje rządowe budynki. I chyba nawet nas odepchnęło z drogi, na której rzeczywiście jesteśmy, więc szukamy dalej. Przed nami kościół, po lewej park, do którego zaraz podejdziemy, a tu mamy ulicę 6 małych chłopców. Nie obyło się dzisiaj bez przygód. Jest godzina za 3:12 w nocy. I tak dopiero wróciłam do domu. Chłopaki na szczęście są już na lotnisku,
A ja ostatnie 5 godzin spędziłam w podróży. Tak, 5 godzin. Jechałam sobie pociągiem z Brukseli. Miałam ładnie przejechać Gent, przesiąść się w Bruges, w pociąg do Izegem i być tutaj już o 21:00. Ale są pewne roboty na torach tuż przed Gent i siedziałam w pociągu 2 godziny. Przejechaliśmy podczas tych 2 godzin niecałe 2 kilometry, a to i tak sukces. No i jak już dojechałam do Kortrijk po tym, jak w Gent wydawało mi się, że będę musiała wziąć taksówkę, ale jednak przyjechał spóźniony pociąg do Kortrijk, to okazało się, że nie ma taksówek, więc spędziłam kolejne 15-20 minut szukając jakiejkolwiek taksówki, dzwoniąc pod różne numery, ale wszystkie były albo zajęte, albo powiedzieli mi, że taksówek przez najbliższe 2 godziny nie będzie. Ale spotkałam miłe panie, które chyba były Hiszpankami, nie umiały nic po angielsku, coś po francusku, więc dogadałyśmy się na migi. Przyjechał ktoś po nie i generalnie zabrały mnie ze sobą, w sensie ja wysiadałam wcześniej, one dalej, więc dojechałam do domu. No i cóż, chyba zaczynam rozumieć, co Belgowie mają na myśli, mówiąc, że pociągi tutaj wcale dobrze nie działają. chyba zaczynam ich rozumieć. Także weekend, jak to zwykle bywa, przygoda.